Give me some of your rice and beans. Give me some of your rice and beans. Give me some of your rice and beans. I'm gonna go bin up the old rice and beans. Słuchajcie, kto wie w ogóle, gdzie jest Kostaryka? Ręka do góry. No oprócz nas, czy ktoś mówiąc was wie, gdzie jest takie państwo, które się nazywa Kostaryka? Nikt? Okej, dobra. A czy możecie mi powiedzieć, jak słyszycie słowo Kostaryka, to z czym wam się kojarzy? Tak na pierwszy test, spontanicznie. Że bogaty? Wybrzeże, palmy, okej. Okay. Coś jeszcze? Nie słyszę, musicie głośniej. Ameryka, no dobra, okej. Okay. No to tak palmy pomogę. Czy ty wiesz, gdzie jest Kostaryka? Nie. Okej. Okay. Gdzie są Karaiby? Wiesz? No to dobra, to my jesteśmy tutaj, tak? Dobra. Karaiby są tu. Karaiby, z czym wam się kojarzą? O, no, okej. Okay. No to wyobraźcie sobie, każdy pewnie z was widział Piratów z Karaibów, to wyobraźcie sobie dokładnie klimat Piratów z Karaibów. Jesteśmy tu. Tutaj jest Stany Zjednoczone, tak? Czyli Ameryka. Tutaj są Karaiby, a teraz podejdź tutaj. Jak masz na nie? Maciek, dobra. I teraz zobacz. Weź znaleźć tutaj Kostarykę. Widzicie? Słuchajcie, tutaj to taki malutki punkcik, ale Kostaryka jest tutaj. Czyli między Panamą a Nikaragłą, bardzo blisko Jamajki. To Jamajki chyba wszyscy kojarzycie, tak? Tak mniej więcej to powieści. Give me some of your rice and beans. No więc wyobraźcie sobie, że wasi przodkowie, bo rozumiem, że dużo z was jest z Żelechowa, tak? Większość, dobra. To wyobraźcie sobie, że wasi przodkowie, Żelechowiacy, podróżowali z Żelechowa aż do Kostaryki przez Karaiby. To było wcale tak niedawno, bo w 70-tych można było tylko i wyłącznie dojechać statkiem. Teraz można by pewnie i samolotem. Ja tam mieszkałam przez rok. Pojechałam tam na stypendium. No i muszę wam powiedzieć, że mieszkanie tam było dość niesamowite, dlatego że no jest zupełnie inny klimat niż Żelechowy, niż w ogóle w całej Polsce, w całej Europie właściwie. Jest bardzo ciepło, jest praktycznie prawie 40 stopni codziennie, bardzo wilgotno. Także no, ubrania się przyklejają, jeżeli zostawilibyście na przykład dłużej ubrania w szafie, tak jak pewnie zostawiacie u siebie w domu, to one po prostu gniją, robi się na nie. Teraz wyobraźcie sobie, że ci pierwsi Żelechowiacy, którzy tam przyjechali, musieli walczyć, no w ogóle tego nie znali, tak? W ogóle nie wiedzieli, gdzie jadą. W ogóle nie wiedzieli, co tam zastaną. Ja mieszkałam, akurat mieszkałam na wsi, mieszkałam w takim małym domku, tam w ogóle nie ma okien nigdzie, w żadnym domu nie ma okien. Po prostu są moskitiery, które mają bronić przed zwierzętami, bo tam jest najwięcej zwierząt w ogóle na całym świecie. Znaczy jest największe skupisko ilości zwierząt, w którym jest, jakie tutaj są zwierzęta. Psy, koty, oni tak pamiętali, że psy, koty, zwykłe zwierzęta, nie? Jak wszyscy kojarzycie. A tam małpy, tapiry, jaguary, no co było z klasy. A wpatrzcie się dobrze, bo chciałabym, żeby ktoś mi powiedział, to jest synagoga, to jest wnętrze synagogi, tak? Czyli żydowskiego kościoła, tak sobie to nazwijmy. I teraz powiem wam, że to jest synagoga na Karaibach właśnie. Ona się różni, nie tylko od każdego z kościołów, ale od każdej synagogi. Teraz powiedzcie mi, co jest w niej bardzo dziwnego. Zdjęcie. Zobaczcie tutaj. Chodzi się po piasku. Wyobraźcie sobie, że jedziecie w niedzielę do kościoła i na podłodze zaraz posadzki z piasku. No to właśnie tak. No to te synagogi wszystkie właśnie na Karaibach mają na podłodze piasek, dlatego że oni kiedyś musieli się ukrywać i żeby ich nie było słychać, to chodzili na bosaka. Kojarzycie Żelechowski Kirkut, czy tam ktoś kiedyś był na cmentarzu żydowskim, tak? Okej. Okay. No to taki sam Kirkut jest na Jamajce. To jest właśnie on, to wyobraźcie sobie teraz. Tylko że w dżungli. Wygląda moje jedzenie dość niesamowicie, prawda? Tak, zupełnie inaczej niż u nas, a tak naprawdę macewy są bardzo podobne, no bo one wszędzie są podobne. Wcale nie było dawno, tak samo jak Żelechowiacy pojechali do Kostaryki w latach 30. To tak samo inni Żydzi pojechali na przykład na Bahamy, no gdzie tam się właściwie statek zatrzymał. To jest synagoga, nie wiem czy kojarzycie żelechowską synagogę ze zdjęć, tak? To jest synagoga również, tylko na Kubie. Zupełnie inaczej wyglądająca, dużo bardziej kolorowa. Con langosta, con caracoles. No i wracamy do Kostaryki. I teraz
teraz zobaczcie, zaraz wam opowiem więcej o żelemowskich Żydach, ale jak ja w ogóle, bo ja się w ogóle tam znalazłam. To było tak, że przeczytałam w jakiejś książce, przeczytam wam zdanie, które zwróciło moją uwagę. Przeczytałam takie zdanie: Kostaryka zapełnia się handlarzami polskimi w towarzystwie kobiet niepewnego zachowania. Tyle wiedziałam. Później pojechałam do archiwum w Warszawie i odkryłam to zdjęcie. I na tym zdjęciu to są Żydzi. To są polscy Żydzi. To jest 1941 rok w San Jose w Kostaryce. Widzicie, że z godło Polski. Dziewczynki ubrane w takie stroje ludowe. No i teraz co ciekawe, jak przyjechałam tutaj do Żelechowa, to odkryłam, że jedna z tych dziewczynek po lewej tam, która stoi koło tego pana w kapeluszu, to jest Ewa Goldberg, którą uczyła tańca pani Ciupka, którą też uczyła tańca pani uczyła tańca panią Baczką. Więc jest to dość niesamowite odkrycie, tak z tego zdjęcia 5 lat temu nie wiedziałam nic. A teraz powolutku, no nie dość, że właśnie poznałam Ewę, która się rozpoznała na tym zdjęciu, no to teraz poznałam panią Basię, która się uczyła tańca. A co jeszcze niesamowitego, że ta pani Ciupka właśnie, która była z Żelechowa, nauczyła Ewę tańca. Ewa mieszkała, właśnie jeszcze nie widziałam, musimy pani Basiu, może ten dom pokazać później. Ale ona mieszkała w jednym z domów właśnie w Żelechowie. I później dzięki temu, że pani Ciupka nauczyła ją tańca, to na statku, który wpłynęła do Kostaryki, tańczyła w stroju krakowianki razem ze swoją siostrą, tańczyły dla pierwszej klasy krakowianki. Dzięki temu w ogóle ta podróż im lepiej minęła, dostały później tortów marynarzy, więc w ogóle no, myślę, że w jakiś sposób mogło zmienić to, co... To jest ta staryka, to są moje zdjęcia. Ja je zrobiłam, jak byłam tam właśnie przez rok, tak jak wam mówię. Tam właściwie wszędzie tak wygląda. Kostaryka jest naprawdę przepięknym miejscem. Bardzo przypominające Wyspy Karaibskie, które znacie na pewno, czy z, właśnie z Piratów z Karaibów. Co jest ciekawe też, tam już o godzinie 18, niezależnie od pory roku, zapada, znaczy nie ma już światła po prostu. O godzinie 18 jest tak ciemno, że tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, jak się jest na wsi, oczywiście nie mówię o San Jose, gdzie jest, wszędzie są lampy i tak dalej, jest po prostu ciemno, nic nie widać. Naprawdę, absolutnie. To jest, bo chciałam wam opowiedzieć o jednym z żelechowiaków, o jednym z Żydów żelechowskich, który poznałam, bo ja właściwie o Żelechowie nigdy nie słyszałam. Usłyszałam o Żelechowie pierwszy raz w Kostaryce, że musiałam tak strasznie daleko jechać, żeby usłyszeć pierwszy raz o Żelechowie i zupełnie poważnie, od 5 lat, ponieważ poznałam bardzo dużo takich starszych osób, które wspominały Żelechów, to były ich po prostu, to było ich miejsce dzieciństwa, tak? To było miejsce, gdzie wydarzyło się dla nich bardzo dużo ważnych rzeczy. To było miejsce, gdzie bawili się z dziećmi, gdzie chodzili pierwszy raz do szkoły. Czasem było ciężko i o tym wam też opowiem i oczywiście było niełatwo między Polakami i Żydami, ale w wielu wypadkach opowiadali naprawdę, no, wspominali to z wielkim takim sentymentem. Na przykład jest w domu Dawida, który miał 6 lat, jak wyjechał z Żelechowa. Bardzo dobrze wszystko pamiętam, zaraz wam poczytam to, co mi opowiadał. I on, no jest flaga Izraela, jest flaga Polski, są laleczki polskie i on bardzo cenił sobie w ogóle Polskę i Żelechów bardzo wspominał, już to było tutaj. No właśnie, i Dawid. Dawid ma teraz 86 lat. Jak go poznałam, to miał 80 i został moim właściwie przyjacielem. Rozmawialiśmy bardzo dużo i on o Żelechowie opowiedział mi właściwie najwięcej i z jego powodu tutaj jestem. Bo bardzo chciałam zobaczyć jego dom. I dzięki pani Krysi, bo to w ogóle właśnie chciałam powiedzieć na początku, ale mi uciekło, że gdyby nie pani Krysia, to by mnie to w ogóle nie było. Tak jest prawda. Pani Krysia mi bardzo pomogła i jestem za to bardzo wdzięczna. I tak samo pan dyrektor, pani Ala. Dawid pamiętał bardzo dużo, ale wiecie, wyobraźcie sobie, że macie
86 lat i wspominacie oczywiście swoje dzieciństwo. Ja mam czasem problem, żeby sobie wspomnieć, co się wydarzyło tydzień temu. A on rzeczywiście przypomniał sobie bardzo dużo i razem ze mną, znaczy próbowaliśmy łatać dziury w jego pamięci. Znaczy jak on czegoś nie pamiętał, to ja szukałam w dokumentach i tak udało nam się rzeczywiście zrekonstruować właściwie to jego życie. No i tu w Żelechowie, dzięki temu, że jestem tu, więc udało mi się na przykład zobaczyć jego dom. Ale też to, co wydarzyło się później, czyli na przykład przepłynięcie trasy Atlantykiem, jak wyjeżdżał z tego Żelechowa, bo on nie jechał sam. To był jego paszport. Właściwie jego mamy. Jego mama nazywała się Fajga Mecha Weisleder i mieszkała, możecie zobaczyć, urodziła się w Garwolinie. Jej rodzina była z Garwolina, ale mieszkała w Żelechowie. Jest Dawid z mamą. Tutaj, jak widzicie, to jest właściwie wtedy wydawano paszporty, były takie paszporty tymczasowe, one były ważne na jakiś czasu. I jest wydany paszport na konkretne państwo. Tutaj jest na górze, widzicie, Costa Rica, bo wtedy już wiedzieli, że tam jadą, dlatego że ich tam. A to jest Dawid, który ma 6 lat i Żelechowa. Pamiętam, jak mi właśnie opowiadał, że wiecie, w Costa Rica jest ciepło, tam za bardzo nie trzeba się zbierać, można mieć 2 stroje kąpielowe i 2 t-shirty jest okej. Natomiast no, w Żelechowie, z tego co on mi wtedy mówił, no to było tak, 2 pary rajstop, to nie znacie wszyscy z zimy, tak? 2 pary rajstop, płaszcz i rękawiczki, zresztą z tymi rękawiczkami to też mi dużo opowiadał, bo jego rodzice, jego tata był garbarzem i on rękawiczki miał oczywiście skórzane, ale ciągle je gubił. Bo tutaj głównym zajęciem chłopaków wtedy, nie wiem czy teraz też tak jest, to w moim życiu, jak miało się 6 lat, to się po prostu w zimę rzucało śnieżkami. Wow. Ale mówił, że problem ze śnieżkami jest taki, że jak się ma rękawiczki, to bardzo ciężko się lepi śnieżki, bo one się niedobrze przyklejają i tak dalej. Więc rękawiczki trzeba zdjąć. No i co? I on te po prostu rękawiczki ciągle gubił. Ten na przykład, widzicie, on tam ma taką sakiewkę skórzaną. Tą sakiewkę skórzaną zgubił, zabrał ją, to była dla niego największa pamiątka z Żelechowa, bo została podarowana przez wujka z Garwolina. No w pewnym momencie sobie wymyślił, że zacznie łowić ryby, jak na tym dużym transatlantyku był. No i tam w środku tej sakiewki powrzucał chleb, zarzucił tą sakiewkę za burtę, no tylko że ona już dawno odpłynęła, no i znowu musiał mamy czy lanie dostać, czy karę, już nie pamiętam. Chciałam wam przeczytać fragment, jak on opowiada o Żelechowie, bo myślę, że to będzie dla was najbardziej interesujące, czyli jego wspomnienia. Mówi o tym, że urodził się w październiku 1931 roku w Garwolinie, w domu rodzinnym mamy, ale mieszkał w Żelechowie. Jego dziadek, jego pradziadek właściwie, Abru Mele, w XIX wieku wyjechał z Polski do Palestyny, ale wrócił później do Żelechowa, żeby przejąć garbarnię. Nie wiem, czy wy kojarzycie, bo zresztą znacie chyba, tak? Dobrze historię żydowskich Żydów i mieszkań. Gdzie były garbarnie? Każdy to ulicę, gdzie tam pani Kasiu, gdzie przychodzisz, jak się nazywa? Chłopickiego, tak? Jak jest początek Chłopickiego, tam przy rzece, tam stał ciąg garbarni i strasznie śmierdział. To taki bardzo, znaczy tak przynajmniej ze wspomnień i też tutaj o tym, z którymi rozmawiałam. Bardzo był, na przykład pan Józef właśnie wczoraj opowiadał, że był bardzo taki intensywny zapach tych garbarni. Dawid mówi, że najlepiej pamięta swoją ciotkę Blimę. Miał bardzo dużo ciotek, ale między innymi pamięta ciotkę Blimę, która prowadziła w Żelechowie sklep spożywczy. Była mała i okrągła, przypominała polskie pączki. Nie mogłem się nadziwić jej siły, gdy w magazynie przenosiła worki z pszenicą. Takie wspomnienia dziecka. Teraz z perspektywy Dawid mówi, że Żelechów to była niewielka miejscowość. Było nasz może 5 tysięcy Żydów. To mówię wam o pamięci dziecka. 2000 Gojów, czyli nie Żydów. Którzy musieli nauczyć się jidysz. Tak opowiada Dawid, ale z tego, co rozmawiałam teraz z żelechowiakami, to wcale tak nie było, że jednak to Żydzi bardziej musieli się uczyć polskiego niż Polacy jidysz. Ale myślę, że niektóre słowa na pewno znali, że to jak spotkaliśmy się teraz w sobotę właśnie z najstarszymi żelechowiakami, to oni niektóre rzeczywiście pamiętali słowa w jidysz. I teraz uwaga, wy znacie żelechów, więc sobie wyobrażacie.
Mieszkaliśmy na głównej ulicy miasteczka do Squadras. Czyli teraz wam powiem, bo on, Dawid opowiada mi o tym, gdzie mieszkał. Dał mi taką mapkę i wytłumaczył, stosując kierunki, o których mówi się w Kostaryce. Bo w Kostaryce w ogóle nie ma adresów. I teraz wyobraźcie sobie, że to są naprawdę duże miasta. Teraz ja przyjeżdżam tam, chcę się umówić z Żydem, nie dość, że mój hiszpański był słaby, ale dobra, dzwonię, umawiam się na wywiad. I teraz, nie będę koleżnować, jak wam powiem, że zapisanie adresu, który słyszałam przez telefon, zajęło tak mniej więcej półtorej kartki. Bo ten adres wygląda tak. No to jak dojedziesz do tego starego drzewa, które jest 200 metrów na południe od poczty, i teraz to stare drzewo może już wcale nie istnieć, bo jest 10 lat temu, ale ono dalej funkcjonuje w pamięci, że tam było takie stare drzewo. Więc za tym drzewem 200 metrów koło salonu obuwniczego 300, a to wszystko to jest 300, to jest umowne, bo 100 metrów w Kostaryce to jest od jednego skrzyżowania do drugiego skrzyżowania. No więc ja naprawdę, tam po prostu trzeba pytać ludzi, a jeszcze z pytaniem jest taki problem, że oni są tak sympatyczni, że jak ja pytam na przykład, dobra, czy może mi pan powiedzieć, czy tutaj było stare drzewo, a czy dalej jest tam sklep z, nie wiem, z rybami, jakkolwiek, bo to czasem takie rzeczy się też podaje, to oni z grzeczności mówią, tak, oczywiście, proszę iść prosto, zaraz pani trafię. Przecież oczywiście w ogóle nie mają pojęcia, o czym mówią. Więc to znajdowanie Żydów, z którymi miałabym rozmawiać, było bardzo trudne. No i tak samo Dawid tym właśnie swoim sposobem kostarykańskim próbował mi wytłumaczyć, gdzie w Żelobowie jest jego dom. Ale dzięki pani Krysi, dzięki pani Ali, udało chyba nam się oczywiście trafić na ten jego dom. I teraz on mówi tak. I teraz wy zgadnijcie, gdzie to mogło być. Mieszkaliśmy na głównej ulicy miasteczka, do Squadras, czyli dwa razy po 100 metrów. Tak, Squadra to jest to umowne 100 metrów. Od cmentarza żydowskiego. Naprzeciwko domu była szkoła. Trochę dalej po lewej plac targowy. Po prawej synagoga, tak on pamięta, pamiętacie, że to jest pamięć dziecka. I później opowiada, że najczęściej bawił się na alejkach. Pamiętał słowo alejki po polsku, alejki. Był to park z pięknymi, rozłożystymi drzewami. Na boisko naprzeciwko graliśmy w piłkę. Ktoś z was kojarzy, która to może być ulica? Popiskiego? No tak. Znaczy Dawid pamięta, że tam, bo tam teraz stoi dom, tak? A Dawid pamięta, że to była, on to pamięta jako kamienica. Nie może być też gdzieś zagubione w tłumaczeniu, tak? Czyli on użył swojego słowa na mieszkanie, ja to tłumaczyłam jako kamienicę, to też wcale nie jest ważne. Ale odpowiada tak. Mogę już patrzeć jeszcze? W naszej kamienicy było 8 mieszkań, czyli bardzo, nie 4, 8. 4 na dole i 4 na górze. Nie było łazienki, to też pokażę wam trochę, jak w Żelechowie to wyglądało, bo myślę, że domy żydowskie nie różniły się od domów polskich, były bardzo podobne. Nie było łazienki, trzeba było iść na zewnątrz do wychodka z dziurą w ziemi. Gdy temperatura spadała 32 stopnie poniżej zera, nikt ośmielał się wystawić na zewnątrz gołej kupy, tak opowiada Dawid. W domu nie było też wody, trzeba było iść z wiadrem do studni. Kuchnia i sypialnia to było całe mieszkanie. Ja spałem z mamą w łóżku. Wydaje mi się, że była elektryczność, ale nie jestem pewien, nie pamiętam dokładnie. Większość mieszkań w naszej kamienicy należała do rodziny Weisslederów. To była duża rodzina. Mieszkało tam 5 braci mojego taty i ich żony z dziećmi. I teraz mężowie wyemigrowali, bo najpierw emigrowali mężczyźni. Tak wyobraźcie sobie, nie było całej rodziny stać, żeby kupić bilet, który już wiemy teraz, że za bilet dla matki z dzieckiem to było 150 dolarów. To była gigantyczna kwota. W ogóle absolutnie nie do zdobycia. I teraz, jak oni tam nie mogli jechać całą rodziną, więc najczęściej najpierw jechał ojciec, a później jak zarobił, to przysyłał mamie pieniądze i dopiero po 5-6 latach dołączała do niego mama z dzieckiem. Zresztą teraz jak Polacy wyjeżdżają do Anglii, to czasem też tak jest, prawda? Że wyjeżdża tylko i wyłącznie tata i później posyła pieniądze mamie z dzieckiem, albo później mama dojeżdża, więc właściwie nic się nie zmieniło. Pierwszy brat ojca Dawida, tak, czyli mówimy o latach 20, wyjechał do Kanady. I on miał dość ciekawą historię, zabawną, bo jak wyjechał do Kanady, oczywiście wszyscy chcieli wtedy do Ameryki, tak? To było marzenie, Ameryka, Ameryka. Nikt tak naprawdę nie wiedział, gdzie ta Ameryka jest, ale wszyscy wiedzieli, że tam jest na pewno bogato i można zarobić, bo tak się mówiło. Tylko że problem był taki, że wtedy już do Ameryki pojechało bardzo dużo ludzi, bo ta gorączka emigracyjna z końca XIX wieku, no to już Ameryka miała bardzo dużo ludzi, przyjęła bardzo dużo. Więc powstały tak zwane kwoty imigracyjne, czyli stwierdzili, że już więcej was nie chcemy, już nie przyjeżdżajcie więcej. I tak samo była z Argentyną, gdzie wyjechało bardzo dużo polskich Żydów i Polaków. W związku z tym oni szukali
nowych krajów, do których można by przyjechać, gdzie można wyjechać za darmo, gdzie w ogóle są otwarte granice. No więc akurat tutaj dziadek, znaczy wujek Dawida, pojechał do Kanady. A tymczasem, tymczasem w Żelechowie zostawały kobiety z dziećmi. I teraz wyobraźcie sobie, że wyglądało to tak, że jak ci mężczyźni wjeżdżali, to pisali im listy. Opowiadali w tych listach, co się tam je, na przykład, że są banany. W Polsce wtedy nie było bananów. I opowiadali, że na przykład trzeba uważać, żeby bananów nie jeść ze skórką, bo to się zdarzało wielu żelchowskim Żydom, że po prostu gryźli, no nie wiedzieli, nie? I opowiadali o tym, jak wygląda Kostaryka, że jest bardzo gorąco, jak wygląda przejazd. No po prostu o takich praktycznych rzeczach. I później z reguły po 5-6 latach, dopiero wtedy im się udawało uzbierać na bilet, bo właściwie wszyscy żelchowscy Żydzi, którzy wyjechali, a pierwszych pięciu, bo byli liderami, to byli w ogóle pionierzy emigracji kostarykańskiej, więc powinniście być z nich bardzo dobrym. Wyjechali tam w 1930 roku, było ich pięciu kolegów, a ich wyjazd to było tak, że po prostu poszli do agencji, bo wtedy tak samo jak teraz, chcielibyście jechać na wakacje, jedziecie do agencji turystycznej, tak samo wtedy, jak ktoś chciał kupić bilet, to szedł do agencji. Poszli do agencji, i dowiedzieli się, że jedynym krajem, który nie ma wiz i do którego można jechać, znaczy nie ma żadnych kwot imigracyjnych, jest Kostaryka. I oni nie wiedzą w ogóle, co to jest ta Kostaryka. Powiedzieli, dobra, no jedziemy, po co? Wsiedli na statek, to był statek Orinoco w Hamburgu i dopłynęli do Kostaryki. W Kostaryce wtedy mieszkało dwóch Żydów. Feigenblatt i... Zawsze zapominam, Jan Kierowicz. Feigenblatt, jeden był szewcem, a drugi miał sklep. I ten, który miał sklep, powiedział, bo wiecie, w Żydach akurat fajne jest to, że oni sobie bardzo pomagają. Jak jest dwóch, a przyjedzie pięciu, to ten jeden powie, dobra, ja wam pożyczę, wy zarabiacie, a później mi oddacie. Dzięki temu rzeczywiście to się kręci. Więc przyjechało pięciu, dostali od niego na kredyt ubrania i zaczęli nimi handlować. Mieli takie wielkie walichy i chodzili po prostu po tych kostarykańskich górach i sprzedawali od domu do domu. Ubrania, parasole, różne rzeczy, kalosze, buty, no co tam można było sprzedawać. I później, jak już udało mi się odłożyć, bo wcale nie zarabiali tak dużo, jak mogliby zarabiać w Ameryce, bo w Kostaryce po prostu była bieda. To wysyłali pieniądze swoim żonom. I Dawid bardzo dobrze pamięta to, jak z mamą, czyli już wiecie, że jest na Chłopickiego i pod tego, no wyobraźcie sobie, że jest ulica Chłopickiego i pod jego dom wczesnym rankiem, w czerwcu 1937 roku zajechała furmanka, spakowali z mamą wszystko, co mieli, a tak naprawdę Żydzi głównie wtedy brali kołdry puchowe. To była taka w ogóle główna rzecz, bo zawsze spakować kołdry puchowe. I co jest ciekawe, że Dawid mi opowiadał, że jego rodzice, mimo 40 stopni w Kostaryce, spali pod tymi żelachowskimi kołdrami do końca życia. Mówi, że pocili się, gorąco im było, ale no, mieli taki zwyczaj i już po prostu nigdy nie mogli się z nim rozstać. Tak było. Więc brali, no właściwie co, no jakieś kilka ubrań. Oni sobie naprawdę nie wyobrażali w ogóle, jak tam będzie. No jedyne co z listu, tak? Co słali mężowie, no to mogły sobie troszkę, miały jakieś tam pojęcie, tak? Ale oprócz tego nie wiedziała, nie, po prostu te kobiety nie wiedziały absolutnie nic. A Dawid opowiada też o tym, o Garwolnie znacie, prawda? Opowiada o domu dziadków w Garwolnie, który był troszkę inny. Bo pierwszym przystankiem, jak już załadowali tą furmankę, to pierwszym przystankiem właśnie był dom dziadków, bo chciał się z dziadkami pożegnać. Zresztą już nigdy ich w życiu nie zobaczył. Miał 6 lat, był bardzo do dziadków przywiązany. Opowiadał mi o tym, że spał z babcią i babcia mu grzała lodowate stopy pod pierzyną. Ale opowiadał mi też, że dom dziadków w Garwolinie był dużo większy niż, znaczy panowała tam w ogóle inna klasa może niż w Żelechowie. Mówił, że na dole był warsztat krawiecki, który znikał w szabat. W szabat, wiecie co to jest szabat? Tak, to jest takie święto żydowskie piątkowe, czyli od pewnego momentu, po zmroku przestaje się pracować. I było tak, że to w Żelechowie też, jak Żydzi przestawali pracować, to na przykład w sobotę przychodzili do nich Polacy, Żelechowiecy i na przykład podpalali im w piecu, bo oni nie mogli ani podpalić sobie w piecu, nic właściwie zrobić, nawet sobie guzika nie mogli zawiązać. No więc babcia Sara, to była babcia
babcia Dawida, zaczynała sprzątać o 12:00, 3 godziny później nie było śladu po drewnianych stołach i ścinkach materiałów. W sobotę o zimowym poranku przychodził goj, czyli Polak, i zapalał w piecu. Ogrzewanie było jakby w ścianie, wyłożonej białymi płytkami. On to tak mi opisywał. No ja znam bardzo dobrze piecek kaflowy, pewnie też, ale on już w Kostaryce, nikt tego nie wie, więc on mi tak tłumaczył, jakbym była w Kostaryce. Pod podłogą w kuchni była spiżarnia. Nie wiem, czy u was też w domach jest zresztą spiżarnia, ale ja na przykład z dzieciństwa pamiętam, tak? Mojej prababci była spiżarnia i tam rzeczywiście ona zastępowała lodówkę trochę, tak? I pachniało tam mokrą ziemią. Teraz ja się go zapytałam, no dobra, ale jak przyjechaliście do Kostaryki, to jaka była lodówka? No bo to, że w Polsce to łatwo, no bo jest zimno, tak? Przynajmniej w zimie mieć tą spiżarkę. A w Kostaryce jest bardzo gorąco, a jednak są i sery, i masło. I on powiedział mi tak, że w Kostaryce zamiast lodówki mieli takie drewniane skrzynie, które zamykane od góry, które się obkładało ze wszystkich stron blokami lodu. I te bloki lodu sprzedawali tacy obwoźni sprzedawcy, jeździli z takimi ogromnymi blokami lodu, które cieli nożycami na takie kawałki, później się obkładało te skrzynie i to starczało na tam 2-3 dni, prawda? Później się topiło. Ale przynajmniej przez te 2-3 dni można było mieć czy świeży ser, czy mleko. Ale wracając do Garwolina, dziadek Mosze, inaczej niż w Żelechowie, tak, gdzie trzeba było sobie pójść do źródełka, które znacie, i przynieść wodę, to tutaj dziadek Mosze płacił nosiwodzie, który przynosił im wodę do domu. I Dawid mówi, że pamięta, że bardzo lubił biegać koło tego nosiwody, bo jak te, jak ta woda się... Tak, jak te wiadra się kiwały, to spadała mu woda na głowę i to strasznie go śmieszyło. I później nosi woda, wlewał tą wodę do zbiornika, z którego wieczorem wylewała się cienkim strumieniem z rury w łazience. Więc porównając z Żelechowem, miał tam rzeczywiście duży luksus, a też się, bo zapytałam się go, powiedział mi, że w Żelechowie wtedy brało się, znaczy kąpało się tylko i właśnie co 8 dni, to wyobraźcie sobie teraz. Co 8 dni się kąpali, tak to w ogóle nie. I myślę, że dotyczyło to zarówno Żydów, jak i Polaków. A później znowu w Kostaryce, ponieważ tam jest absolutna odsłona czystości, kąpiel jest rano i wieczorem. To jest w ogóle obowiązkowe i tak samo było w latach 30. Jak dzieci właśnie żydowskie, żelechowskie zaczęły chodzić do kostarykańskich szkół, to pierwsze co pokazywały, to musiały pokazywać czyste nogi i ręce i pani nauczycielki sprawdzały, czy na pewno to czyści. Pamięta bardzo dobrze, Dawid pamiętał narzeczonego swojej ciotki, Moshe Nisberga, i mówi mi, że on był bardzo bogaty. Ja mówię, Dawid, ale jak to wiesz, że on był bogaty? Bo miał dzwonek przy drzwiach. Dzwonek przy drzwiach był naprawdę symbolem wtedy luksusu wielkiego. A ten Moshe miał fabrykę mebli. I przed podróżą wystrugał dla Dawida szachy i dał mu je, mówiąc, słuchaj, żebyś nigdy mnie nie zapomniał. Oczywiście nigdy się już, znaczy oczywiście, no nigdy się już nie zobaczyli. No i teraz łatając te dziury właśnie w pamięci Dawida, bo Dawid pamiętał, że ci jego ukochani dziadkowie zginęli w bombardowaniu Garwolina, które było w 41, tak? Dobrze mówię? W 39 bombardowaniu. No on w swojej pamięci tak nie wiedział, co się stało z dziadkami. Dostał tylko kartkę w 41 od swojej cioci, która była właśnie żoną tego, który zrobił mu szachy. Dostał od niej kartkę, wszyscy żyjemy, to był 41. Wszyscy żyjemy, u nas dobrze, a później już nic. Nic nie wiedział, ponieważ po wojnie do Kostaryki już nie wróciła żadna jego rodzina, no to nie wiedział, co się stało. I tak sobie obmyślił, że no może zginęli w tym bombardowaniu, bo jesteśmy w Garwolinie u dziadków. No to teraz tak, jak mogła wyglądać ta jego podróż? Bo on był ostatni, tak, 37 rok. Czyli najpierw z Garwolina pojechał pociągiem do Warszawy. Tam spalił rodziny, wzięli pociąg. I wiecie, co jest najśmieszniejsze, że on mi podał datę, kiedy wzięli ten pociąg. Ja sprawdziłam z rozkładem jazdy i dokładnie się wszystko zgadza. Był ten pociąg, Dawid mi nawet powiedział, o której dojechali do Gdyni. Wtedy wzeszło słońce, dokładnie tego dnia, którego mi podał, wzeszło słońce o 3 nad ranem. To się wszystko zgadza. Więc pociągiem. Dawid mówił jeszcze, że był tak mały, że mama już weszła do pociągu, a ktoś go wrzucił przez okno. Bo było tak dużo ludzi, że on nie mógł już wejść normalnie, tylko przez to okno. Dojechali do Gdyni, bo wtedy właściwie wszystkie statki odpływały właśnie z Gdyni. I tam takim małym stateczkiem Warszawa popłynęli do Havru. Havre to jest port we Francji, tutaj mniej więcej. Natomiast Dawid w swojej pamięci znowu inaczej, wydawało mu się, że tym statkiem, to był spory statek,
Płynęli se kwamą do Paryża. Tak mi się wydawało. I później w tym Paryżu byli rzeczywiście 3 dni. Pamiętam, że jechali gdzieś taksówką. I później z Paryża znowu do kolejnego portu. A znowu ze statku pamiętam właściwie, tak jak sam mi powiedział, same figle. To znaczy po prostu, że gdzieś się przewrócił, złamał sobie bar. Wiecie, no takie rzeczy, jak się miało 6 lat, to oni głównie co robili na tym statku? Po prostu latali tam, bawili się w berga, no co mogli robić, bawili się w czuciubabkę. I później z Boulogne-sur-Mer, to jest port we Francji, odpłynęli już takim ogromnym transatlantykiem, rzeczywiście, za chwilę wam go pokażę, odpłynęli do Kostaryki. I on, wtedy były już takie statki, które pokonywały odległość między Francją a Nowym Jorkiem w 4 dni. To był wtedy taki absolutny rekord. Oni płynęli miesiąc. No więc nawet zastanawiał się, mówił mi, że w porcie właśnie w francuskim widział statek Normandie, który był wtedy najbardziej ekskluzywnym statkiem, który w ogóle pływał po morzach. No i właśnie ktoś mi powiedział, że ten statek płynie do Nowego Jorku 4 dni. Mówi, ale ja, mama mi powiedziała, że my do Ameryki będziemy płynęli miesiąc. Że to w ogóle mi się wydawało bez sensu. I ktoś mi jeszcze mówił o tym właśnie, że na tym statku jest specjalne jedzenie dla Żydów, bo tam rzeczywiście był rabin i były 2 osobne kuchnie i mówili mu już też, że dzieci jedzą w ogóle przy osobnych stołach i ja nawet trafiłam na takie po prostu menu, tak? Czyli co ci pasażerowie jedli. No to dzieci wtedy, jak pływały do New Jorku, to akurat trafiłam na takie menu, w którym był móżdżek i brukselka. Takie było danie dla dzieci. Więc to myślę, że fajnie sobie wyobrazić, jak to wtedy wyglądało. O, to jest ten statek, którym płynął Dawid, może podobny, to jest tej samej, ten statek, którym płynął Dawid. Ten nie był duży, ale jemu się wydawał ogromny. Może, żeby wam tak nakreślić, to on był mniej więcej 10 razy mniejszy od Titanica. Titanic wiecie, jaki był duży, nie? On był mniej więcej 10 razy mniejszy, ale on mu się wydawał tak duży, że tak bardzo się bał, jak musiał przejść, bo zanim do tego statku, to nie było tak, że byli w porcie i hop, jesteśmy na transatlantyku. Czyli tylko do tego transatlantyku trzeba było dopłynąć innym statkiem małym i później z tego statku jakby niektórzy przeskakiwali albo były takie sznurowane drabinki, którymi się wchodziło później na transatlantyk. I on mówi, że tak strasznie się bał, że już jego mama przeskoczyła, tam ciotka przeskoczyła, a on cały się w ogóle trząsł ze strachu, jakiś marynarz go wziął pod pachę i tą sznurowaną drabinką wskoczyli na transatlantyk. Pamięta też, że widział most w Londynie, który był zwodzony. I mówi, że on przecież był z Żelechowa, nigdy nie widział takich rzeczy. I że ten most zrobił na nim ogromne wrażenie, bo był oświetlony, to była noc. On się składał, no, że to było naprawdę dla niego wielkie przeżycie. Bilet mama kupiła oczywiście za dolary, które przysłał jej tata. I tak jak wam mówiłam, kosztował tak około 160 dolarów. Tak z ciekawostek to wam przeczytam, że wtedy można było na pokład wziąć bagaż. Tak jak teraz na przykład lata się Ryanairem, też są ograniczone centymetry, tak? Można wziąć tylko jakiś tam mały, już nawet nie pamiętam, ale malutki bagaż, maksymalnie ważący 20 kg, tak? W samolocie. A tutaj można było wziąć 150. Czyli to można sobie wyobrazić, że po prostu wtedy ludzie jechali, no bo trzeba było zmienić życie, tak? Więc musieli zabrać ze sobą wszystko. Z ciekawostek, transport kota kosztował połowę tego, co dodatkowy bagaż, a pies był 2 razy droższy. Każdy ze statków, tak żebyście sobie wyobrazili, jak tam było, w ogóle życie wyglądało, wyposażony był w bibliotekę, basen na świeżym powietrzu, ciemnie do wywoływania zdjęć, fryzjera dla pań i telegraf bezprzewodowy. To były po prostu takie pływające domy właściwie, pływające nawet i niektóre to były naprawdę pałace. Z tej podróży Dawid najbardziej pamięta, no bo wyobraźcie sobie, płyniecie. W tym momencie dopłynęli do Madery, to jest taka portugalska wyspa, ale jeszcze blisko Europy. A później już jest ocean i nic. Przez wiele tygodni nic. I nagle dopłynęli na Wyspy Karaibskie. I jedną z pierwszych wysp, którą Dawid pamięta, to była Jamajka. I przeczytam wam, co on mówi. Na Jamajce nie mogliśmy zejść z pokładu, staliśmy w porcie. Wtedy pierwszy raz zobaczyłem murzynów. To
To byli chłopcy w moim wieku, którzy biegali koło statku i wyciągali ręce w naszym kierunku, prosząc o pieniądze. Niektórzy pasażerowie rzucali monety, ale byliśmy zbyt daleko od nadbrzeża, więc pieniądze wpadały do oceanu. Chłopcy wskakiwali do wody na główkę i wyławiali je zębami. Patrzyłem jak zaczarowani, a nawet nie umiałam pływać, no bo sam mówił mi Dawid, że po co w ogóle miał w Żelechowie umieć pływać. A co dopiero nurkować. No więc ogromne to zrobiło na nim wrażenie, ale jeszcze większe, jak dopłynęli do portu w Limon, czyli właśnie w Kostaryce, gdzie miał się spotkać z tatą. Pamiętajcie, że on nie widział swojego taty, właściwie w ogóle go nie widział. Miał tylko nad łóżkiem w Żelechowie, na tego chłopickiego, taki obrazek taty i codziennie się patrzył, żeby nie zapomnieć jak on wyglądał. No więc jak dopłynęli już do Limon, a przypłynęli tam 4 sierpnia około 16. Tak Dawid pamiętał, sprawdziłam to, to było słuchajcie tak niesamowite, sprawdziłam w księgach statków, dokładnie o 16 wpłynęli 4 sierpnia, tak jak opowiadał. Było wtedy za późno, żeby mogli zakotwiczyć w porcie i czekali 12 godzin na redzie, czyli dość daleko od portu. Jest taka tradycja, że każdy statek do portu wprowadza kapitan danego portu, bo on tylko zna jego zakamarki czy pułapki i mówi, że pamięta to jak dziś, na pokład przed bardzo czarny pan w białym mundurze kazał zaciągnąć dwie flagi, Kostaryki i Holandii, bo statek, którym płynął Dawid, był holenderski. Podbiegłem do niego, bo założyłem się z Moszem, czyli z jego kuzynem, że go dotknę. Chciałem sprawdzić, czy jak podrapię, to zejdzie mu czarna farba. Nigdy nie wcześniej nie widziałem czarnych ludzi. W Polsce byli, ale w cyrku, a do Żelechowa cyrk nie przyjeżdżał. Tak przynajmniej pamiętał, bo to była mała wioska. Mówiło się też, że czarnych ludzi pokazywali w warszawskich nightclubach. Dobra, ale to wam jeszcze trochę więcej opowiem o Kostaryce. Jak przyjechali do Kostaryki, bo Dawid w ogóle to nie jest, to on nie był taki, co on robił dalej w Kostaryce, no bo przecież przyjechał z Żelechowa i co? Ja wam powiem, on był właścicielem największej w Ameryce Centralnej dyskoteki, który się nazywał Leonardo Club. Leonardo Disco Club. Pokazał mi tą, oczywiście tą dyskotekę, przyjeżdżaliśmy obok niej. Natomiast tam, gdzie kiedyś mieszkali Żydzi, bo Żydzi tak samo jak tutaj w Żelechowie, to mieszkali w jednej dzielnicy po prostu, bardzo blisko siebie, też w takich malutkich domkach, to w ogóle było dość, czy właściwie warunki były dość podobne. Tutaj były wtedy ulice wyłożone takimi kocimi łbami, tak, z tego co widziałam na zdjęciach, myślę, że pewnie też część z was pamięta się z lat 90, tak, nie mylę się, te koci łby jeszcze tutaj były. A w Kostaryce była po prostu taka surowa ziemia, znaczy błoto, bardzo szybko robiły się takie gigantyczne kałuże. Ale różnica była taka, że była wszędzie elektryczność, to jednak było duże miasto, to dużo większe niż Żelechów, tak? Więc na takiego chłopaka z Żelechowa wiele rzeczy sam widział, których w Kostaryce nie widział. Po pierwsze były dwa kina, chodziło się wtedy bardzo często do kina, ale znowu tutaj pan Józef mi powiedział, że w Żelechowie przed wojną też było kino. Więc on nie pamiętał akurat tego, ale podobno też było kino, też można było chodzić. Były teatry, były tańce, tylko tańczyli co innego, no bo tutaj nie wiem, co się tańczyło w latach 30., ale w Kostaryce tańczyło się foxtrota, jakoś tam cza-cza-cza. Tutaj pewnie troszkę był inny styl. No i wiecie, w tej dzielnicy, w której kiedyś mieszkali Żydzi, teraz jest bardzo niebezpiecznie, ale to do tego stopnia, że no napady z bronią, sprzedaż narkotyków. Tam jak jechaliśmy z Dawidem, który no widzicie jak teraz wygląda, jechaliśmy właśnie przez tą dzielnicę, w której on mieszka, no to jest strach. Mieliśmy wszystkie pozamykane drzwi. Absolutnie nie można otworzyć okien, bo zawsze było, że jakieś coś ukradnie, więc bardzo trzeba uważać. Bardzo widać dużo narkomanów. Te domki jeszcze, w których oni mieszkali, one się ostały, ale już niszczeją. Jak przyjeżdżaliśmy, to dom Dawida, o którym mi opowiadał, teraz jest na przykład salonem z fliperami, czyli w jego sypialni stoi takich 6 zdezolowanych fliperów. Dawida żona ma na imię Dorita. Też jest z Polski, tylko z takiej wsi, która się nazywa Brzostowica Wielka. Jak właśnie jeździliśmy po Sachowę, to oni sobie przypomnieli różne rzeczy, między innymi to, że Dawid, który zanim założył tą dyskotekę, to chciał być lekarzem. I jak pojechał do Salwadoru, no to tam pisali z Doritą listy miłosne, a pisali je na takiej pachnącej papeterii. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś używał, w ogóle już mi piszecie listy. Ale ja to pamiętam, że używałaś takich pachnących papeterii i oni mi pokazali te listy i wiecie co, ona do tej pory pachnie. Naprawdę, no po 70 latach ta papeteria rzeczywiście ma jeszcze zapach taki, jak miała w dzieciństwie. I mówił o niej tak, ona mieszkała przy 5 alei od centrum izraelskiego 100 metrów na zachód, czyli tak jak mówiłam o tym opisywaniu kierunków, w pobliżu Mercado Bourbon, to był taki plac powiedzmy.
ja po drugiej stronie miasta, obok Pulperii, czyli sklepu spożywczego, Los Pinos. Jak się zakochał, to wbiegał do niej na górę szybciej od kolegów na rowerach. Siedzieli u niej na łóżku i opowiadali sobie historie zasłyszane w szkole. Kilka miesięcy później, gdy Dawid po maturze wyjechał do Salwadoru, tak jak mówiłam, Dorita pisała do niego na tym łóżku listy miłosne. Była bardzo dumna z pachnącej papierowej, którą dostała na 15 urodziny od Gity. A Gity tata? To jest Brzelowa. A te domki, w których mieszkał Dawid wtedy, wyglądały, znaczy te domy w ogóle w środku, wyglądały tak. Korytarz, jeden pokój po prawej z oknem na ulicę. To były bardzo niewielkie domki, wchodziło się takim małym korytarzem. Po prawej był jeden pokój, drugi pokój, a później było patio, na którym mama trzymała kury. Dalej była łazienka, a na tym patio, Dawid pamięta, najbardziej dzieciństwa to, że w ziemię wbite były, tak jakby na odwrót, łyżeczki. Czyli wystawały z ziemi tylko trzonki srebrnych łyżeczek. To wyobraźcie sobie mniej więcej takie trzonki łyżeczek. I to mam Dawid w ogóle po co? Bez sensu. On mówi, słuchaj, bo mama bardzo chciała trzymać koszerne jedzenie. Jak, nie wiem, czy wiecie, ale Żydzi, jak są koszerni, to mają dwie w ogóle kuchnie osobne, tak? Po jednej stronie jest jedna kuchnia, po drugiej druga. Tu się używa mięso, tu się używa produkty mleczne. To jest bardzo skomplikowane dla kogoś, kto no, w ogóle dla gospodyni domowej żyje, otrzymanie jednej kuchni jest trudne, a tutaj jest tych kuchni aż dwie. Wtedy nie mieli takich możliwości, bo to były bardzo maleńkie domki. I według zasad starych, z którymi akurat nie wszyscy rabini się zgadzają, to wszystkie narzędzia, których używa się w kuchni, można zakopać w ziemi i one po 24 godzinach już są koszerne. Tylko problem był taki, że mama Dawida zaczęła, czyli fajganecha z Garbulina, zaczęła bardzo dużo pracować, bo musiała. No i zatrudniła do pomocy taką kostarykankę, która w ogóle nie rozumiała, o co chodzi w tej koszerności. W ogóle nie chciała tego zrozumieć, uważa, że to jest głupie i ciągle się myliła. I mama musiała coraz więcej tych rzeczy zakopywać w ogródku, tak że już nie mieli miejsca. Dawid pamięta, że zakopali garnki, szklanki, wszystko w ogóle i już w ogóle nie mieli czym jeść. Więc mama w pewnym momencie zrezygnowała w ogóle z koszerności, bo nie miała już na to siły zupełnie zbudzenia. Te domy, o których mówię wam, czyli wyobraźcie sobie, że jest dom, on ma drzwi i okno. To były takie bardzo proste domki, tylko ciągnące się wzdłuż. I one na ulicy było kilka. Może tam 5, 6, 7, a każdy z nich był innego koloru, bo Kostaryka jest bardzo kolorowa. I nawet jak kobiety tutaj przyjechały z Żelechowa i były ubrane głównie w czarne, szare, brązowe, no takie były wtedy kolory, no to tam różowe, pomarańczowe i to zresztą się widzi teraz, że po prostu zupełnie inaczej dziewczyny się ubierają, po prostu tutaj widzę nawet, bo jesteście dość kolorowi, ale tam to już jest taka seria barw, a te domy właśnie były koloru, nie wiem, papaji, tak oni opisują też, nie? Bo tam mają takie owoce papaji, czyli pomarańczowe, kawy z mlekiem, fioletowe. Bardzo ładny to wygląda. Tak Dawid, czy na drugie, opowiadał mi właśnie o tej Kostaryce. Już wam nie będę opowiadać dalej, bo tych historii jest bardzo dużo. Ale chciałam wam po prostu przybliżyć trochę. Nie chciałam wam opowiadać o wszystkich żelechowiakach, było ich, tylko tak może dla żebyście wiedzieli. Pod koniec lat 30. w Kostaryce mieszkało mniej więcej, trudno to policzyć, ale między 80 a 100 rodzin żelechowa. Bardzo dużo. Bo to była zdecydowana większość tamtej wspólnoty żydowskiej. Teraz w Żelechowie mieszka 5 tysięcy Żydów. Niektórzy z nich wracają tutaj do Żelechowa, żeby popatrzeć, żeby zobaczyć, ale praktycznie już bardzo mało ich zostało. Chociaż oni są długoletni. Porozmawiałam z wieloma osobami, które mają po 95-96 lat. Dobrze im się tam żyje bardzo. Ale to tak naprawdę już jest ostatnie pokolenie. Jest to ostatnia w ogóle szansa, żeby się dowiedzieć czegokolwiek o Żelechowie w latach 30., więc bardzo się cieszę, że tutaj jestem. I nie chciałam wam opowiadać o wszystkim, wydawało mi się, że lepiej to powiedzieć o jednej osobie. Pomyślcie o Dawidzie i o tym właśnie, jak wyjeżdżał z tego Żelechowa waszego w latach 30. I jak teraz wspomina go naprawdę z wielkim sentymentem i odkrycie Żelechowa tam, żeby przyjechać tutaj, to byłoby naprawdę bardzo, znaczy w ogóle jest to dla mnie bardzo wzruszające, żeby tutaj być i cieszę się, że mogę wam opowiedzieć tą historię. I bardzo wam dziękuję. Rice and beans.
Con